Erich von Däniken, prorok przeszłości, rozdział czwarty, historia się powtarza. Garuda, książę wszystkich ptaków, lot Garudą z Bali do Singapuru, Shiva, uzdrowiciel i niszczyciel, Tantal i zdrada tajemnicy. Cudowna lampa Aladyna wyjaśnia tajemnice cząstek atomowych. Tajemnicza broń, błyskawice bogów, niezrozumiane posłanie, produkcja czapki niewidki, przykład, który powinien pozostać utopią, Robinsonada tych, co przeżyli, piktogramy. Piktogramy wynalezione w niepamiętnych czasach. Zrywając wczoraj z kalendarza kartkę z 7 grudnia, przeczytałem na niej następujące słowa. Potrzebujemy utopii. Bez utopii świat by się nie zmieniał. Zdanie to wypowiedział amerykański pisarz Thornton Wilder, zmarły 7 grudnia 1975 roku. Dziś czytam następującą maksymę, której autorem jest Johann Wolfgang Goethe. Wszystkie mądre rzeczy już wymyślono, trzeba spróbować wymyślić je na nowo. Gdyby redakcja jakiegoś kalendarza zwróciła się do mnie z prośbą o sentencję dnia, chciałbym, aby tłustym drukiem napisano tam następujące słowa. Historia zawsze się powtarza. Nieważne, kiedy przeczytamy te słowa, codziennie dowodzą one swojej słuszności. Garuda, książę wszystkich ptaków. W mitologii indyjskiej Garuda jest księciem wszystkich ptaków. Byłże się tak wyrażę ptakiem wielozadaniowym. Przedstawiono go ze skrzydłami i dziobem orła, a ciałem człowieka. Był zapewne potężnej postury, ponieważ służył bogu Wisznu za wierzchowca. Temu szczególnemu ptakowi przypisywano nadzwyczajne zdolności. Był więc wyjątkowo inteligentny. Działał samodzielnie, toczył wojny, wygrywał. Wygrywał bitwy. Znane są nawet imiona jego rodziców, Kasjata i Vinata. Matka Vinata złożyła rzecz jasna jajo, z którego wykluł się Garuda. Wszystko zaczęło się więc całkiem zwyczajnie, na pozór. Twarz miał białą, ciało złoto-czerwone, a skrzydła złote. Byłby ozdobą każdej pracy ornitologicznej, ale do żadnej nie pasuje. Gdy wznosił skrzydła, ziemia drżała. Tak rozpoczynał swoje podróże w kosmos. Poza tym miał tylko jedno dziwactwo. Nie cierpiał węży. Ale miał po temu powody. Garuda ryzykuje głową. Jego matka Vinata była więziona przez węża, a było to następstwem przegranego przez nią zakładu. Węże obiecały wypuścić ją na wolność, jeśli jej syn postara się o misę pełną ambrozji, strawy bogów, która, jak wierzono, daje nieśmiertelność. Mężny syn próbował wszystkiego, aby spełnić to żądanie, choć ambrozję można było otrzymać tylko na górze bogów, znajdującej się w środku ognistego morza. Garuda wpadł jednak na pomysł, jak poradzić sobie w tej sytuacji. Jak relacjonują mity, napełnił wodą z okolicznych rzek swoje ciało i udało mu się w końcu częściowo ugasić ogniste morze i dotrzeć do góry bogów. Ale na szczycie góry roiło się od węży, plujących ogniem, które nie dawały mu wylądować. Garuda wpadł na kolejny wspaniały pomysł. Wzniósł tumany kurzu, tak, że węże go nie widziały. Potem jednak, to była dopiero sztuka, zrzucił boskie jaja, które rozszarpały węże na kawałki. Niektórym, które zbliżyły się doń za bardzo, rozszczepił języki. Można to zrozumieć. Start na Księżyc. Wkrótce po uwolnieniu Vinaty, przedsiębiorczy i osobliwy ptak wystartował na Księżyc. Księżyc był jednak we władaniu obcych bogów, którzy nie chcieli go tam widzieć, a więc gwałtownie go zaatakowali. Ale ciało Garudy było odporne na broń księżycowych bogów, która nie mogła mu nic zrobić. Garudy nie można było zranić. Gdy bogowie księżyca to zauważyli, zaproponowali kompromis. Garuda otrzyma nieśmiertelność i zostanie wierzchowcem Wisznu.
Boga Najwyższego, który dzięki swej mocy wyróżniał się spośród innych bogów. Odtąd Wisznu, przenikający, podróżuje w mitach na ptaku Garudzie. Leciałem Garudą. Jesienią leciałem Garudą z Bali do Singapuru. Garuda to nazwa indonezyjskich linii lotniczych. Mówiono mi, że Indonezyjczycy, znając wspaniałe zdolności legendarnego ptaka, użyli jego imienia, aby zdobyć sławę najlepszych linii lotniczych. W liście gończym za mitologicznym ptakiem tak opisałbym jego szczególne właściwości. Garuda umiał w sposób inteligentny kierować swym lotem. Garuda mógł tankować wodę. Garuda potrafił gasić płomienie. Garuda potrafił okryć, jakby zasłoną dymną, węże plujące ogniem, działa laserowe. Garuda umiał niszczyć za pomocą boskich jaj, bomb. Garuda mógł latać w atmosferze ziemskiej i poza nią, na przykład na Księżyc. Garuda był odporny na nieznaną potężną broń. Dziwne. Ptaka, który wyniósł w kosmos babilońskiego Etane, też opisywano jako orła, pierwszy załogowy pojazd kosmiczny, który wylądował na Księżycu, nazywał się Eigl, czyli orzeł. Kim lub czym jest Shiva? Kim był Shiva? Czym jest Shiva? Odpowiedzi na oba pytania zawierające zdumiewające informacje. Shiva to jeden z najpotężniejszych bogów opisany szczegółowo w indyjskich Wedach. Stałe miejsce pobytu miał na górze Kailasa w Himalajach. Jego imię oznacza w sanskrycie dobrotliwy, przyjazny. Cechy te zapewne przeważały, ponieważ Shiva cieszył się dobrą opinią zarówno jako bóg zniszczenia, jak i uzdrowiciel. Shiva wyglądał dość niesamowicie. Zwykle przedstawiany jest nago lub jako asceta, okryty szkaradnym futrem i obsypany popiołem z ciał zmarłych. Na głowie ma skołtunione zaniedbane włosy, a do tego ma 5 twarzy, 4 ręce i 3 oczu. Trzecie oko. Trzecie oko jest pośrodku czoła. Dzięki niemu mógł nie tylko widzieć, lecz również niszczyć, hipnotyzował wroga i wyrzucał z tego niebezpiecznego oka strumień ognia. Na tym nie koniec. Jego niebieski język i niebieskie gardło też są niezwykle interesujące. Gdy pewnego razu bogowie węży zatruli wodę, Shiva był w stanie przy pomocy swej małżonki, Parawati, przefiltrować przez usta wodę, nie nadającą się do picia. To wtedy jego język i gardło zrobiły się niebieskie. Shiva słynął jako niezwyciężony, jako łagodny i dobrotliwy, ale gdy się doń modlono. Pewnego razu bogowie, których przywódcą był Indara, zostali zaatakowani przez Azurasów, należących do innej grupy staroindyjskich bogów. Mimo że bohaterski Indara ciskał wandżrą, groźną maczugą we wroga, wpadł w tak straszne tarapaty, że wezwał na pomoc Shivę. Żarliwie proszony Shiva nie odmówił wsparcia. Był gotów od razu przekazać bogom Indry połowę swojej niezmierzonej siły. Wówczas mogliby zniszczyć Azurasów jedną, jedyną strzałą ognia. Ani jednak Indra, ani żaden z walczących po jego stronie nie umieli przejąć ani zgromadzić nawet połowy sił Shivy. Shiva spostrzegł to i zaproponował, żeby bogowie Indry przekazali mu połowę swojej mocy. Tak uczynili i Shiva w mgnieniu oka pokonał Azurasów. Nie oddał wszakże bogom siły, której mu użyczyli, lecz zachował ją dla siebie, stając się odtąd najsilniejszym z bogów. W arsenale Shivy była również broń zwana Pinaka, trójząb, który wedle opisów działał jak miotacz ognia. Do tego dochodził miecz, łuk i 3 węże. Wiły się one wokół niego i broniły najważniejszych części ciała, głowy, ramion i bioder. Ważne jest, że ta ostatnia część jego ciała wymagała szczególnej ochrony, bo była symbolem Shivy jako stwórcy nowego życia. Był członek zwany Lingam, siedlisko jego siły tworzenia. Zawieszony między swoimi umiejętnościami tworzenia i niszczenia, Shiva uwielbiał radosny, lecz zarazem smutny taniec. Taniec,
odwiecznego ruchu uniwersum. Gdy Shiva tańczył taniec kosmicznej prawdy, otaczała go aureola świętości oraz zjawy. Wszystko to, a nawet więcej, potrafił Shiva, władca uniwersum. Na podstawie tych cech należy zdobywać dokładnie informacje, ale też i czytać, niekiedy między wierszami. Shiva w Livermore, koło San Francisco. Czym jest Shiva, najpotężniejszym działem laserowym na świecie? Działo to znajduje się w Livermore, w niewielkiej miejscowości pod San Francisco. Kosztowało zapewne więcej niż jego boski imiennik, bo 30 miliardów dolarów. Shiva z Livermore może wystrzelić w czasie 1 miliardowej części sekundy 20 wiązek laserowych do celu, wielkości ziarnka piasku. Moc lasera wynosi 26 milionów megawatów. Dla porównania, elektrownia jądrowa średniej wielkości produkuje w ruchu ciągłym około 1000 MW. Podobnie jak mityczny Shiva, nowoczesny Shiva może być zarówno niszczycielem, jak i zbawcą. Shiva może zdetonować i doprowadzić do wybuchu bombę wodorową, zanim ta spowoduje zniszczenie. Być może Shiva rozwiąże pewnego dnia wszystkie problemy energetyczne Ziemi przez przemianę jądrową wodoru w hel. Niedościgłym marzeniem wszystkich fizyków badających problemy wytwarzania energii jest właśnie reaktor wodorowo-helowy. Co dzieje się w Livermore? Shiva wycelowany jest w mikroskopijnie małą szklaną kulę. W kulce znajduje się gazowa mieszanka deuteru i trytu, izotopów wodoru. Jeśli salwa skupionej wiązki światła z działa laserowego trafi kulę, nastąpi niewyobrażalna eksplozja, w której powstanie temperatura miliona stopni. Dowcip polega na tym, że w tak wysokiej temperaturze atomy wodoru zmieniają się w atomy helu. Zdaniem badaczy reszta jest bardzo prosta. Podobnie jak w reaktorach działających obecnie uwalniana energia będzie zamieniana w parę wodną, napędzającą turbiny. Twórcami Shivy są naukowcy z Lawrence Livermore Laboratory Uniwersytetu w Kalifornii. Badacze są przekonani, że w ten sposób uda się rozwiązać do końca tego tysiąclecia problemy energetyczne. Potem do zaopatrzenia całego miasta w energię wystarczy, powiedzmy to, z dużym uproszczeniem, kilka litrów wody. Umożliwił to wszechmocny Shiva. Historia się powtarza. Tantal. Tantal był synem Zeusa, a do tego zdrajcą boskich tajemnic. Był królem Lidii. Swoją sławę zawdzięczał przywilejom, wolno mu było zasiadać przy stole bogów, ucztować z nimi i przysłuchiwać się ich rozmowom. Zamiast jednak milczeć, jak wypada, wtajemniczony w sekrety władców, zaczął zdradzać ziemskim przyjaciołom tajemnice nieśmiertelności. Wciąż rosła jego sława wśród ludzi, uchodził za wybrańca, wiedzącego znacznie więcej od nich, wybrańca, który zagląda za kulisy rzeczy i zdarzeń. Męki za zdradę Tantala. Aby zachować przychylność boskich protektorów, zaprosił ich na ucztę, którą sam przygotował. Pragnął przy tym wystawić na próbę wszechwiedzę bogów. Zabił swego syna, Pelopsa, i dał jego mięso bogom do zjedzenia. Bogowie wszakże zwietrzyli podstęp i nie spróbowali ani kęsa. Przywrócili chłopca do życia, a jego ojca zaś, Tantala, umieścili na zawsze w Hadesie, królestwie zmarłych, gdzie skazano go na wieczne męki. Zły papcio ostał się więc na dole w ciemnościach i wilgoci, znosząc słynne męki Tantala. Stał w czystej wodzie. Gdy jednak chciał się napić, wody opadały. Nad brzegiem sadzawki zwisały gałęzie ze wspaniałymi owocami. Cofały się jednak, gdy po nie sięgał. Nad jego głową wisiał olbrzymi głaz, grożący upadkiem. Głodem, pragnieniem i strachem przed śmiercią pokutował Tantal za zdradę boskich tajemnic. Tantal wydziera ostatnie tajemnice uniwersum. Nowoczesny Tantal znów jest gotów wyjawić straszne tajemnice, zmuszony do tego przez naukowców. Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin
ochrzcili pewne skomplikowane urządzenie imieniem tantal. Urządzenie to może nadać elektronom prędkość bliską światła. Przyspieszone w ten sposób cząsteczki świecą osobliwym niebieskawym światłem, nazwanym promieniowaniem synchrotronowym albo cyklotronowym, znacznie silniejszym od promieniowania rentgenowskiego. Przenika ono bowiem przez strukturę cząstek i atomów. Naturze wydziera się więc ostatni wielki sekret, sekret atomów, których wewnętrzna struktura była dotąd niedostępna ludzkiemu oku. Teraz staje się widoczna, a budowę materii można śledzić aż po cząstki subatomowe. Tantal to urządzenie szykujące się do ujawnienia boskiej tajemnicy. Uczymy się zrozumieć i naśladować budowę materii. Zaglądamy Bogom przez ramię. Powtarza się stara historia. Cudowna lampa Aladyna. Strażnicy kosmicznych tajemnic musieli ujawnić kolejny sekret. Tantal został w tyle. Rzecz, o której mowa, świeciła już dawno w baśniach. Tysiąca i jednej nocy była to cudowna lampa Aladyna. W historii, którą przekazano sobie w Europie, Azji i Afryce, Aladyn na polecenie czarnoksiężnika schodzi do podziemi po cudowną lampę. Gdy lampę potrzeć, spełnia ona wszystkie życzenia. Kiedy Aladyn zorientował się, co potrafi lampa, już jej nigdy nie oddał, bo spełniło się jego każde życzenie i poślubił księżniczkę, z którą był szczęśliwy. Aladyn rozkłada materię. Również Aladyn został ojcem chrzestnym urządzenia, które nosi imię Aladyn. Jest ono konstruowane w Narodowym Laboratorium Brookhaven National Laboratory w USA. Promieniowanie Aladyna powinno być 100 razy silniejsze niż Tantala z Wisconsin. Nowa cudowna lampa odsłoni tajemnice ukryte za cząsteczkami atomowymi. Dzięki temu może będzie wiadomo, jak następuje rozkład materii. Możliwe stanie się też transponowanie jej za pomocą promieniowania w inne miejsca, a tam składanie z niej znów pierwowzoru. Aladyn spełnił swoje najśmielsze marzenia. Z niczego powstały pałace i ludzie. Jego następca z Nowego Jorku będzie prawdopodobnie i to potrafił. Zrobiono już pierwszy krok. W odległej przyszłości możliwy będzie transport materii bez środków transportu. W filmie science fiction Enterprise przy użyciu trików filmowych przedstawiono hipotetyczną rzeczywistość w przyszłości. Filmowcy przetransportowali zespół ludzi na powierzchnię planety, stosując ukierunkowane promieniowanie. Cel ten powinien być osiągnięty. Tak jak kamera telewizyjna analizuje obraz, rozkładając go na tysiące punkcików, które na ekranie składają się ponownie w całość, tak wiązka promieniowania przeanalizuje ciało stałe, rozłoży je, a następnie przeniesie jego cząsteczki i atomy z prędkością światła w inne miejsce. Hokus pokus i w mgnieniu oka powstanie ciało identyczne z pierwowzorem. Pozwoli na to promieniowanie cudownego Aladyna. Bajki zmieniają się w rzeczywistość. Bez Heliosa się nie uda. Niemal wszystkie dawne kultury oddawały cześć Słońcu. W Sumerze Bóg Słońca Utu przegrał rywalizację z Bogiem Słońca Shamachem, który symbolizował siłę Słońca, udzielające błogosławieństwa. Egipcjanie czcili Boga Ra, którego imię dołączyły do swojego również inne bóstwa, bo uwiarygodniało ono rolę w procesie stworzenia. Tak zrobił na przykład Amun-Re. Od czasu panowania Chefrena, faraona IV dynastii, nawet królowie zaczęli określać się mianem synów Ra. W większych miejscowościach wznoszono świątynię Boga Słońca. Kult Słońca był także charakterystyczny dla religii Inków. Władcy Inków wywodzili swoje pochodzenie od Boga Słońca, Inti, i kazali się nazywać synami Słońca. Również starożytni Grecy czcili Boga Słońca, Heliosa, na którego cześć wybudowali na wyspie Rodos potężne świątynie. Rzymianie zaś dla uproszczenia nazywali swojego patrona światło łacińskim określeniem Słońca Sol. Przyczyną rozpowszechniania się na całym świecie kultu Słońca była życiodajna,
twórcza moc samego słońca, które daje światło i ciepło, pozwalało ludziom żyć, zwierzętom i roślinom. Wiedziano dokładnie, że bez słońca się nic nie uda. Ziemia zamieni się w pustynię lodową. Zniknie wszelkie życie. Anno Domini 1979 roku jesteśmy znów u progu globalnego kultu słońca. Znów jest celebrowany w świątyniach, fascynuje i obdarza nadzieją każdego z nas. Energia słoneczna ma zastąpić na całym świecie niesłusznie oczernianą energię atomową. Od 10 lat koło małej miejscowości Odeilo w Pirenejach francuskich działa pierwsza świątynia słońca. Przy stałej słonecznej pogodzie temperatura wzrasta tam do 3000 stopni. Wielkie koncerny amerykańskie Boeing, McDowell, Douglas, Exxon, firmy niemieckie Dornier, Messerschmitt-Bulkow oraz szwajcarskie przedsiębiorstwo BBC czy izraelski Holon Institute prowadzą z Rosjanami wyścig o uzyskanie najskuteczniejszej technologii wykorzystywania energii słonecznej. Po zakończeniu tych badań będziemy mogli pobierać za pośrednictwem gigantycznych satelitów dziesiątki tysięcy megawatów energii słonecznej i za pomocą mikrofal kierować je do nowych wielkich świątyń, czyli elektrowni słonecznych. Wszystkie zakłady przemysłowe i sprzęt domowych użytków powinny być w niedalekiej przyszłości zasilane energią słoneczną. Czy wykorzystywanie energii słonecznej nie niesie za sobą nowych zagrożeń? Na pewno, bo kontakt z każdą formą energii zawiera w sobie ryzyko, ale dzisiejsi czciciele słońca nie mówią o tym, bo jest im to nie na rękę. Muszą bowiem najpierw odsądzić od czci i wiary najczystszą formę energii, energię atomową. Kierują się przy tym wyłącznie pobudkami ideologicznymi, nierzeczowymi. Świeć więc, kochane słoneczko, bo i tak wszystko nam spadnie na głowę. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu mikrofalowy promień nie trafi dokładnie w olbrzymie naziemne anteny odbiorcze, to skutki będą katastrofalne. Mikrofalowe wiązki spowodują zmiany struktur komórkowych, zmarnieją i wymrą powoli wszystkie formy życia organicznego, ludzie, zwierzęta i rośliny. Gdyby zaś w razie wojny przeciwnicy ostrzeliwali się z satelitów, to zgasną wszystkie światła na Ziemi. W razie globalnej klęski żywiołowej nawet najmniejsze odbiorniki energii słonecznej ustawiane na dachach domów można będzie wyrzucić na śmietnik. Jakie klęski żywiołowe mam na myśli? Nowe świątynie słońca będą stały tam, gdzie nikt ich nie będzie potrzebował, na obszarach pustynnych, na nasłonecznionych stokach gór, albo będą to ogniwa słoneczne unoszące się na powierzchniach mórz. Olbrzymie odległości dzielić będą stacje odbiorcze energii od centrów cywilizacji, gdzie jest ona potrzebna. Jeśli oś ziemska choć w minimalnym stopniu zmieni położenie, nastąpią trzęsienia ziemi i powodzie wywołane przez przepływy. Przerwane zostaną połączenia między stacjami odbiorczymi a cywilizacją. Energii zabraknie właśnie wtedy, gdy ludzkość będzie jej najbardziej potrzebować. Bezsprzecznie następują właśnie zmiany klimatyczne na wielką skalę. Być może klimat dużych regionów Ziemi zmieni się na tyle, że tam, gdzie obecnie dominują wyże i dzięki temu obszary te są obecnie najlepszymi miejscami do wyznaczania nowoczesnych świątyń Słońca, będą dominować niże. Nad obszarami tymi będzie więc zwykle wisieć gęsta powłoka chmur. Nasze świątynie Słońca znajdą się wtedy w złym miejscu. Naukowcy zapowiadają lata silnych erupcji oraz plam na Słońcu. Może to przyczynić się do zmian klimatycznych i je przyspieszyć. Nieważne, bogowie Słońca Utu, Szamach, Re czy Sol, niezależnie od tego jak się nazywają, są znów otaczani czcią. Znów modlimy się do życiodajnego Słońca. Świątynie wznoszone są przez dzisiejszych wiernych. Są nieporównywalnie droższe od tych pradawnych, wywierających na nas tak silne wrażenie. Jesteśmy zdecydowani czcić Słońce, ale bez Heliosa nic się nie uda.
jak w dawnych czasach historia się powtarza. Czule, prawie romantycznie, dwudziestowieczni naukowcy nadają swoim wybiegającym w przyszłość wynalazkom i projektom imiona zaczerpnięte w mitologii. Dlaczego? Czy mitologia nas dogania? Czy potrafimy już zmienić mitologię w rzeczywistość? Tajemnicza broń, pioruny ciskane przez bogów. Jeszcze przed kilku laty wyśmiewano by kogoś, kto odważyłby się uznać pioruny ciskane przez bogów nie tylko za mitologiczną wizję. Dziwię się, że ich ziemskiemu odpowiednikowi nie nadano mitologicznego imienia. Zbyt zaskakujące było zapewne samo odkrycie. To laser. Dziś każdy, kto zna pojęcie, ale rzadko kto wie, co oznacza. Co ono znaczy, jest skrót Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, czyli wzmacnianie światła przez stymulowaną emisję promieniowania. W 1978 roku tylko Amerykanie wydali na rozwój dział laserowych 500 milionów dolarów. Wydatki na wszystkie inwestycje tego rodzaju na świecie osiągnęły naprawdę astronomiczną sumę. Po co? Promienie laserowe zniszczą rakiety już w pierwszej fazie lotu. Sprowadzą z nieba wrogie satelity. Ziemskie konstrukcje, wysłane w kosmos, zwrócą się pewnego dnia przeciw błękitnej planecie. Ze stacji kosmicznej będzie się doprowadzać do tego, że na Ziemi wyparują całe miasta. Mitologiczne pioruny stały się czymś realnym. Historia się powtarza. Laser można jednak wykorzystać do celów pokojowych. 24 czerwca 1978 roku na niebie nad Atlantic City w USA było widać nieziemskie zjawisko. Bez strzelających rac, bez młynków i innych ogni sztucznych, noc zapłonęła fantastyczną grą świateł. Promienie laserowe wyczarowały sztuczne obrazy. Heinz Giesel, międzynarodowy programator niebiańskich orgii światła z Zurichu, twierdzi, że jego firma może wymalować na niebie laserami całe sceny, fantastyczne obrazy, które będzie można było podziwiać z odległości 20 km. Bez wątpienia jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Kiedyś znikną wszelkie granice, obrazy i teksty będzie można wyświetlać w odległości 1000 km od Ziemi, w kosmosie. Na zwróconej ku nam stronie Księżyca w nowiu zamigocze napis Coca-Cola, być może. Podczas pełni sekty ostrzegą nas czarnym promieniem laserowym, sąd ostateczny już bliski. Cóż, nie mam nic przeciwko takim cudom techniki, jeśli dożyję nawet, uśmiechnę się, bowiem, że wszystko, co nas czeka w przyszłości, to już było. Bogowie, którzy pojawili się z wielką mocą i wspaniałością, wyświetlali na niebie obrazy, nasi niewykształceni przodkowie nie wiedzieli, co to jest, uznawali więc wszystko za znak boskiej mocy. Niekiedy widzieli piszące ręce, albo też twarze, albo jak napisano w Starym Testamencie, słup ognisty, który żarzył się nocami za dnia, zaś świecił jaśniej niż słońce. Inżynierowie kosmiczni rozmakowali się w mitologii. Ich satelity nazywają się Midas, Samos, Kosmos, Pegas, Helios itd. Wyruszając na podbój nieba, rakietom nadali imiona Thor, Atlas, Tytan, Centaur, Zeus, Jupiter, Saturn, Apollo. W hangarach flotylii kosmicznej zgromadzono już prawie całą mitologiczną rodzinę. Czy jest to tęsknota za przeszłością? A może zapowiedź nieuchronnej przyszłości? Pewne, niezrozumiałe posłanie. W 5000 roku po Chrystusie, jeśli lata będzie się liczyć nadal od narodzin Chrystusa, etnografowie będą się biedzić nad zainterpretowaniem poniższego tekstu. Z Heliosa nadszedł pierwszy meldunek, arcykapłan zgromadził mędrców swojego kraju i obwieścił: bezbożny wróg chce nas zniszczyć. Rada mędrców postanowiła, że Saturn potężny wyniesie w niebo Samosa, który dowie się wszystkiego i zamelduje o spostrzeżeniach kapłanom. Trafiony świetnym błyskiem o ogromnej sile, Samos spadł w głębi oceanu. Wtedy zgłosił się Neptun, bóg mórz i oceanów, i rzekł:
Przekażcie mi 1/3 swojej siły, a ja zaś poproszę o pomoc Nautiliusa, mieszkającego pod wiecznym lodem. Są z nim zwinne dzieci Zeusa. Z wody wynurzył się cicho Nautilius, napełniony duchem Neptuna. Pod gwiazdą polarną rozbił lodową pokrywę i na rozżarzonych promieniach wypuścił dzieci. Dzieci Zeusa na kraj wroga. Noc zmieniła się w dzień. Straszny był widok ludzi w konwulsjach rozpadających się w proch. Gdy glob wroga płonął strażnik niebiański Pegas, zameldował, że bezbożnicy błagają o pomoc Shiwę, niszczyciela wszystkiego. Dowiedział się o tym wielki kapłan i natychmiast zrozumiał, że jedynie Nora, będący w rozkwicie sił, może zmierzyć się z Shiwą. Wyposażony w umiejętności rzucania uroku, spojrzałem jak Helios i Pegas. Nora poprosił zgromadzonych, aby wszyscy połączyli się w modłach za Norę. Siła wypełniła żyły Nory. Oziębiły się domostwa. Aniołowie stali w milczeniu. Nucąc cicho dzieci bogów, przeniosły swoją energię na Norę. Potem wystrzelił i przeleciał po niebie lśniący błysk światła, rozjaśniający glob ziemski. Jaśniej niżeli słońce. I podążył w najodleglejsze sfery niebios. Oślepły śmierć niosące oczy Shiwy, potężny i silny Bóg, opadł bezradnie na księżyc. Rozszyfrowany tekst posłania. Nawet za 5000 lat owe mitologiczne imiona spowodują zamęt. Będą się przy tym wydawać bardzo zagadkowe. A przecież rozszyfrowanie tej informacji jest takie proste. Satelita Helios melduje, że wróg zajął pozycję do ataku. Głównodowodzący zwołuje swój sztab, żeby przeanalizować sytuację. Sztab podejmuje decyzję o wysłaniu rakiety Saturn, wspieranej kilkoma satelitami, Samos, na orbitę okołoziemską. Podczas wykonywania misji zwiadowczej Saturn został trafiony z działa laserowego. Dowódca marynarki twierdzi, że może przeprowadzić kontratak z atomowej łodzi podwodnej Nautilius, pod warunkiem, że inne jednostki dzięki upozorowanym atakom odwrócą uwagę wroga od pozycji Nautiliusa. Nautilius dysponuje 20 rakietami typu Zeus. Nautilius, zaprogramowany przez głównodowodzących, którym jest komputer Neptun, rozbija pokrywę lodową na biegunie i odpala rakiety na cel. Wróg odpowiada salwą z broni laserowej, do której energię czerpie bezpośrednio ze Słońca. Cały obszar płonie. Satelity typu Pegas dokonują pomiarów ładunku energii i przekazują wyniki do kwatery głównej na Ziemi. Tam od razu rozumieją niebezpieczeństwo. Istnieje tylko jeden laser, silniejszy od znajdującego się na orbicie. Jest to laser systemu Nora. Działa laserowe. Nory zasila reaktor atomowy, ale nie jest on jeszcze gotów do pracy. Dlatego całą energię kraju kieruje się do Nory. Fabryki zamierają, w domach jest zimno i gaśnie światło. Dysponując skoncentrowanymi siłami, Norze udaje się zmienić orbitę Shiwy. Stacja kosmiczna trafiona olbrzymią siłą promieniowania roztrzaskuje się na powierzchni Księżyca. Wyobraźmy sobie teraz, że zmartwychwstał człowiek z epoki pretechnicznej. Dajmy na to jakiś starszy pan z pierwszej połowy XIX wieku, który zostaje skonfrontowany z osiągnięciami naszej techniki, widzi wielkie samoloty wznoszące się w niebo, widzi ruchome obrazy na ekranie telewizora itd. Ponieważ nie znajdzie jakiegokolwiek wyjaśnienia tych zjawisk, uzna je z pewnością za czary. My natomiast stoimy przed zagadkami przekazanymi nam przez mitologię. Ze zwyczajnego punktu widzenia wszystko rozwiało się linearnie. Początki były skromne i prymitywne, potem nastąpił wspaniały i wielotorowy rozwój. W tym rozumowaniu nie ma oczywiście miejsca na technikę przeszłości, kiedy pojawiają się relacje o obiektach latających. Urządzeniach promieniotwórczych czy niszczycielskiej broni uważa się je za fantazję, magię bądź ideogramy. Chce mi się z tego po prostu śmiać. Czapka niewidka w produkcji. Czytam właśnie informację prasową o tym, że Stany Zjednoczone poszukują czapki niewidki dla lotniskowców.
będących na pełnym morzu. Czapka niewidka? Kiedyś już o czymś takim słyszałem. Stanowiła nakrycie głowy bardzo poszukiwane. Czasem był to też płaszcz albo kaptur. Pradawni Germani wierzyli głęboko, że elfy, okrywając się swoją szatą, stają się niewidzialne. W pieśni Nibelungów Siegfried zdobywa od króla krasnali Alberyka czapkę niewidkę i wykorzystuje ją potem w zwycięskich pojedynkach. Ale jest wielka różnica między znikaniem ludzi, a znikaniem tak wielkiego statku monstrum o wyporności 100 tysięcy ton, poruszającego się z prędkością 70 km na godzinę. Czy siły zbrojne USA są skazane na bezowocne poszukiwania? Od dawna nie celuje się do wroga za pomocą przyrządów optycznych. W deszczu i we mgle ludzki wzrok zawodzi. Cele wyszukuje się za pomocą oka elektronicznego. Są dwie możliwości trafienia. Albo rakieta leci do celu według określonego programu, albo też wykrywa cel dzięki falom radarowym, pod czerwonym, albo mikrofalom. Wyszukiwanie celu odbywa się zawsze automatycznie za pomocą programu komputerowego lub danych określających położenie celu. Wszystko jest wyliczane elektronicznie w ułamku sekundy. Jeżeli uda się oszukać urządzenie elektroniczne, można będzie wynaleźć techniczną czapkę niewidkę. Czy takie oszustwo jest możliwe? Die Welt z 17 maja 1978 roku komentuje: pozorowane cele. Zgodnie z informacją zakładów Higgsa, inteligentną broń agresora będzie się zwodzić do tego stopnia, że zaatakuje ona nieistniejący pozorowany cel o wymiarach lotniskowca, a rakiety wpadną do wody. Według dotychczasowych, skromnych danych można tylko powiedzieć, że po obu burtach lotniskowca będą umieszczone anteny. W centrum dowodzenia lotniskowców zainstalowany jest minikomputer. System może śledzić wiele set sygnałów jednocześnie. Odbierając dany sygnał, system dokonuje automatycznego pomiaru wysłanej częstotliwości. Komputer odróżnia wrogów od przyjaciół. Potem elektronicznie dobiera czapkę niewidkę do obiektu o specyficznej częstotliwości. Wróg kieruje się ku elektronicznie wyobrażonemu, ale nieistniejącemu celowi. Fantastyczne, ale kiedyś to już było. W indyjskich eposach Mahabharata i Ramayana można przeczytać o broni i latających obiektach, które mogły się stać niewidzialne dla wroga. Również dawny niszczyciel Shiva na oczach nieprzyjaciół rozpłynął się kilkakroć w powietrzu. Historia się powtarza. Przykład wart naśladowania. Cofamy się w przeszłość. Informacja, że NATO dysponuje konstrukcją rakiety przeciwczołgowej trafiającej w cel przy całkowitym braku widoczności są równie aktualne jak informacje o wynalezieniu bomby neutronowej, która zabija tylko istoty żywe, a materię nieorganiczną pozostawia nieuszkodzoną. Niczym nowym nie jest też krzyżowanie człowieka ze zwierzętami, człowieka z maszyną, o jednostkach cybernetycznych, co będzie praktycznie stosowane w przyszłym stuleciu. Na ten temat da się jeszcze coś powiedzieć. Czy historia powtarza się w fatalny sposób? Przykład, który powinien pozostać utopią. Od lat dręczy mnie pewien naprawdę fatalny pomysł. Zapowiadałem, że gdy poddam pod dyskusję ryzykowne pomysły, to w końcu uwolnię się od tej prześladującej mnie myśli. Rozważmy pewien straszny pomysł, który, miejmy nadzieję, nigdy się nie ziści. Że jakieś szalone mniejszości narodowe rozpętają na naszej planecie globalną niszczycielską wojnę, na co skieruje się morderczą broń. Na niezamieszkałą Saharę? Na pewno nie. Na trudno dostępne masywy górskie Himalajów? Mało prawdopodobne. Na lody na biegunie północnym lub południowym? Dlaczego? Na biedne wsie Indian, południowoamerykańskich Wandach? Nigdy. Na porośnięte palmami atole mórz południowych? Po co? Na osiedla aborygenów Australii? Nigdy. Na chaty murzyńskie w centralnej Afryce lub na najbiedniejsze osiedla czarnych w tak zwanej Republice Mali? No, bez sensu. Na Indian północnoamerykańskich na pustyniach Meksyku i Arizony? Na pewno nie. Na potomków Majów w dżunglach Jukatanu? Raczej nie.
na dobrodusznych rosyjskich chłopów na rozległych terenach tundry nie ma takiego powodu. Na plemiona w Amazonii, komu zrobiły coś złego? Celem ataków zwalczających się stron będą z pewnością centra cywilizacji, w których mieszkają i pracują setki tysięcy lub miliony ludzi. Właśnie te regiony znikną z map świata, ale na skutek ataków atomowych nasza planeta nie zostanie na wieki skażona radioaktywnie. Tam, gdzie nie spadnie żadna bomba, życie będzie zachowane. Poza tym istoty żywe, z człowiekiem włącznie, mają większe zdolności adaptacyjne niż przypuszczamy. Należy jeszcze dodać, że technika wojskowa obecnie i w przyszłości dąży do stworzenia broni niszczącej czystym promieniowaniem, pozwalającym, by ona zaatakowała określony obszar, ale śmiertelność broni byłaby ograniczona w czasie. Posiadaniem takiej broni zainteresowani są zarówno agresorzy, jak i strona zaatakowana. Co komu po zwycięstwie nad krajem, w którym nie da się ani mieszkać, ani go uprawiać, ani przywrócić do życia? Po co komu skażona radioaktywna Europa, do której nie mógłby wejść zwycięzca? Wielka Robinsonada ocalałych. Przeżyją w każdym razie ludzie czy grupy ludzi na Saharze, w Tybecie, na kole podbiegunowym i w Andach, na wyspach południowego Pacyfiku i w centralnej Australii, w Afryce i na pustyniach Meksyku, w rosyjskiej tundrze i w rezerwatach Indian na Jukatanie i w Amazonii, ale znajdują się też ludzie, którzy przeżyją katastrofy w krajach wysoko cywilizowanych. Ale mimo, że tysiące albo setki tysięcy ludzi przetrwają ów globalny kataklizm, będą żyć rozsiani po całej kuli ziemskiej, nic o sobie nie wiedząc. Wszyscy będą marzyć i mieć nadzieję, że nie są jedynymi, którzy przeżyli katastrofę. Ale nie będzie żadnego przepływu informacji, żadnego kontaktu. Każdy człowiek będzie samotną wyspą. Ocalali mówią różnymi językami i dialektami. Nie porozumieją się. Jeśli dojdzie do kontaktu, radio, telewizja, dalekopisy, wszystkie środki komunikacji będą zniszczone. Będzie tak jak pierwszego dnia stworzenia. Nie pracują fabryki, supermarkety, nie oferują towarów. Na ulicach nie ma samochodów, nie latają samoloty. Ci, którzy przeżyją, będą zdani na siebie. Rozpocznie się wielka Robinsonada. Żyje wówczas pewien zachodni inżynier, który skuszony ofertą biura podróży spędzał urlop na Wyżynie Tybetańskiej. Gdy wybucha wielka wojna, wiedząc o okropności wojny atomowej, jest świadom, że nie ma środków transportu, którymi mógłby wrócić do domu. Wie też, że jego domu już dawno nie ma. Co zrobi ten człowiek? Nowy Archimedes. Ukończył studia, zdobywając pełne wykształcenie techniczne, przewyższał więc znacznie pod tym względem Tybetańczyków. Na wzór starożytnego greckiego matematyka i mechanika Archimedesa, żyjącego w latach 285-212 przed Chrystusem, na nowo odkrył jego prawo i wykazał tubylcom, że ciało zanurzone w wodzie traci na wadze. Jak Archimedes potrafił obliczyć pojemność butelek i ciał, umiał określić punkt, z którego można poruszyć ziemię. Tybetańczycy go podziwiali. Nasz inżynier myślał, opierając się na swojej wiedzy, że z pewnością istnieją na Ziemi inne grupy ludzi ocalałych z atomowej zagłady. W każdym razie chciał się dowiedzieć, co dzieje się z innymi w innych miejscach na Ziemi. Kierowała nim ciekawość, tak samo jak inne grupy ludzi, które przetrwały i wśród których byli ludzie o uzdolnieniach technicznych. Wcześniej czy później nasz inżynier zorganizuje wyprawę w inne regiony świata. Uczynią tak z pewnością i inne grupy ludzi. Każda z nich będzie bowiem podejrzewać, że gdzieś na Ziemi znajdują się jeszcze inni ludzie, którzy przeżyli katastrofę. Esperanto dla ocalałych. Przed rozpoczęciem wyprawy każda taka grupa pozostawi na miejscu informacje o sobie na wypadek, gdyby przybyli tam inni ludzie. W jakim języku będą napisane? Muszą to zrobić krótko i jednoznacznie. Byliśmy tutaj i wrócimy. Jest tu gruntowa woda pitna. Uwaga, niebezpieczeństwo, śmiertelnie groźne małe zwierzęta. Wyruszamy na północ, południe, zachód, wschód. Przewodzi nam pewien inżynier, kapłan, architekt, pilot, etc. Uwaga,
40 mil na północny zachód mieszka wojownicze tubylcze plemię. Wiemy wszystko o katastrofie. W północnym wąwozie przy Stożkowej Górze mieszka lekarz. Jagody nie nadają się do jedzenia, są trujące. We wszystkich sadzawkach są jadalne ryby. Teren na północy i zachodzie jest skażony. Ludzie żyjący w najgorszych warunkach chcieliby przekazać zdobyte doświadczenia innym ocalałym. Radzą, wyjaśniają, dlaczego i dokąd wyruszą. Czy wśród uczestników wyprawy znajdują się kobiety i dzieci, ludzie, których potomstwo uległo mutacji pod wpływem promieniowania? Pozostaje odwieczna kwestia, w jakim języku przekazać to wszystko nieznajomym. Tybetańczycy nie zrozumieją ani słowa po angielsku, a inżynier nie jest w stanie porozmawiać po rosyjsku. Znaki cyrylicy są bowiem dla niego surrealistycznymi grafikami. Co zrobić? Turystyka sprawia, że miliony ludzi stale podróżują. Międzynarodowe zawody sportowe są okazją do spotkań przedstawicieli różnych narodów. Również oni stali się ofiarami katastrofy. Czy słuszne będzie założenie, że w każdej grupie ocalałych znajdują się ludzie mądrzy i wszechstronnie wykształceni? Arabowie z Sahary nie rozumieją mieszkańców wysp południowego Pacyfiku. Czy będzie się mówić po angielsku, rosyjsku, chińsku, niemiecku, a może w języku dyplomacji? Po francusku? Czy w innych spośród pozostałych 3900 języków istnieje tylko jeden, także dla współczesnego człowieka środek porozumiewania się? To obraz. Obraz Esperanto ocalałych po katastrofie. Jest to sposób sprawdzony w codziennej praktyce. Hindus przylatujący do Frankfurtu nie traci orientacji w chaosie olbrzymiego lotniska, bo drogę do wyjścia, do miejsca wydawania bagażu, do kontroli celnej, do telefonu, do taksówki wskazują mu rysunki. W uzdrowisku Baden-Baden Australijczyk, nie znający niemieckiego, bez trudu się zorientuje, gdzie są termy, teatr, basen, gdzie można znaleźć lekarza i jakie zabytki powinien zwiedzać. Podczas wielonarodowych imprez, jakimi są olimpiady, każdy dowiaduje się za pomocą obrazu, gdzie jest kantor walutowy, gdzie można znaleźć tłumacza, gdzie jest parkour, tor kolarski lub gdzie gra orkiestra. Wszystko bez udziału mowy i pisma, dzięki piktogramom. Piktogramy niezwykle cenione, ale wynalezione w zamierzchłej przeszłości. W ostatnich 20 latach zaprojektowano ponad 500 powszechnie zrozumiałych piktogramów, które nawet analfabetom umożliwiają zwiedzanie obcych krajów. Prospekt o Baden-Baden przedstawia ponad 100 piktogramów stosowanych w uzdrowisku, a będących od dawna niezawodnym przewodnikiem dla cudzoziemców. Piktogramy sprawiły to, co nie udało się nigdy Esperanto, że osiągnięto porozumienie między narodami. Piktogramy to nie tylko prosta wskazówka, można z nich bowiem zbudować zdania o dowolnym szyku wyrazów. Oto przykład. Winogrono wino, rysunek człowieka z zamkiem w tle, tędy prowadzi droga na zamek, wizerunek człowieka z bronią, rewir myśliwski. Te trzy piktogramy zawierają zrozumiałe instrukcje, jeżeli chce pan wypić szklankę wina lub więcej, proszę pójść drogą w kierunku zamku na górze, tam. Jeśli pan jest myśliwym, może pan również polować. Matematyk może powiedzieć, ile kombinacji da się użyć z 500 piktogramów. Z pewnością jest to liczba wielokrotnie większa od prawdopodobieństwa wygranej w totolotka. Piktogramy stały się międzynarodowym językiem naszych czasów. Wróćmy jednak do ludzi, którzy przeżyli kataklizm. Nawet gdyby nie znali piktogramów, to w krytycznym położeniu musieliby je wymyśleć. Każdy inteligentny człowiek wie, że byłoby bezsensem zapisywanie jakichkolwiek informacji w swoim języku. Najrozsądniejsze jest wymyślenie, a następnie wyrzeźbienie, wyrysowanie lub wydrapanie na skałach prostych, stylizowanych postaci oraz symboli. Byłyby to znaki zrozumiałe dla wszystkich, nawet gdyby ujrzeli je po raz pierwszy. Indianin biały niedźwiedź potrafi odczytać piktogramy. Od 12 lat wędruję po krajach i kontynentach. Mam zdjęcia rysunków i rytów naskalnych, zrobione u Indian Hopi w USA.
w mieście duchów Seisidades w Brazylii, w Kaszmirze i w Turcji, w południowej Afryce i na Saharze, w północnej Europie i południowej, Francji, w Kalifornii i w północnych Włoszech. Na wybrzeżach południowego Pacyfiku i na Filipinach poznałem wodza Indian Hopi, białego niedźwiedzia, który zaprowadził mnie do sekretnej kotliny w rezerwacie chronionej przez Indian, przed wścibstwem obcych. Na ścianach było pełno piktogramów. Spytałem białego niedźwiedzia, czy umie odczytać te znaki. Nie wszystkie odparł, ale większą ich część rozumiem. Chciałem się dowiedzieć, dla kogo i po co jego przodkowie pozostawili te znaki. Stary Indianin wyjaśnił, że jego przodkowie przywędrowali z południa na północ. Nie zaś, jak twierdzą naukowcy, drogą przez znajdującą się na północy ciśninę Beringa na południe. Podczas tej wędrówki plemiona rozdzielały się wielokrotnie i grupowały na nowo, aby przekazać potomkom doświadczenia grup, które były tu wcześniej. Posłużono się rysunkami na skałach. Dziwiło mnie jednak, dlaczego rysunki naskalne pochodzą z różnych epok. Biały niedźwiedź umiał i to wytłumaczyć. Różne grupy i ich potomkowie wracali do tych samych miejsc, aby zawierzyć skalę, nowe odkrycie, dobre i złe wiadomości. Rysunki i ryty naskalne miały wówczas dla Indian takie samo znaczenie, jaką dziś mają. Gazetki rozlepiane w Chinach na murach. Wspólne źródło wszystkich kultur. Oswald Tobisz zgromadził blisko 6 tysięcy rysunków i rytów naskalnych, które porównał ze sobą. W 20 tabelach przedstawił ściśle, nie do przeoczenia, związki między europejskimi, azjatyckimi i amerykańskimi grupami pisma obrazkowego. W swojej komparatystycznej pracy Tobisz doszedł do wniosku, że wszystkie kultury oddziaływały zapewne na siebie nawzajem i że początki wszystkich naskalnych rysunków były prawdopodobnie wspólne. Indianie stosują piktogramy do dziś. Nigdy nie przestali umieszczać na wyrobach sztuki ludowej starych stylizowanych wzorów, właśnie piktogramów. W podobny sposób przekazują informacje rysunki na piasku Indian północnoamerykańskich, nawet wzory na dywanach Indian andyjskich pokazują piktogramy. Czy miliony rysunków naskalnych na całym świecie można wytłumaczyć globalną katastrofą? Czy historia się powtórzy, jeśli tak kataklizm zdarzy się dziś? Czy również dziś lub jutro ci, którzy przeżyją w celu odnalezienia drogi do przyszłości lub nawiązania kontaktu z innymi ocalałymi, posłużą się piktogramami umieszczonymi na skałach? Czy przeszłość się do nas zbliża, czy nas wyprzedzi? Czy teraźniejszość pragnie śmiertelnego pocałunku z historii, która już była, skoro najnowsze rodzaje broni chrzci się imionami z mitologii, skoro niejako na powrót wynaleźliśmy pismo obrazkowe, zrozumiałe dla wszystkich, skoro czerpanie z głębokiego, mrocznego źródła przeszłości jest tak wyraźnie odczuwalne, to czy przyczyny tego wszystkiego należy szukać w starożytności, czy też w nas samych? Czy nasza świadomość to perpetuum mobile, odwieczny cykl, którego drogi prowadzą od przeszłości ku przyszłości i od przyszłości ku przeszłości? Gdzie jest początek, przyczyna i motyw? Sommerfeld kontra Einstein. Czy chybione jest pytanie o prapoczątek owej cyrkulacji? Arnold Sommerfeld, żyjący w latach 1868-1951, może być pewny swojej szczególnej pozycji w naukach przyrodniczych, choćby dlatego, że trzej jego uczniowie zostali laureatami Nagrody Nobla. Werner Hinsbery w 1932, Petrus de Bay w 1936 i Wolfgang Pauli w 1945 roku. Hans Albert Bethe, inny uczeń Sommerfelda, należy do czołowych fizyków jądrowych, kieruje Wydziałem Fizyki Teoretycznej w Centrum Badań Atomowych w Los Alamos. Nauczyciel tych sław, Sommerfeld, był człowiekiem mało znanym. Odkrył jednak większą część zasad dotyczących teorii liczb oraz długości fali i intensywności linii widmowych. Jego główną pracą, budowa atomu i linie widmowe, była przez dziesięciolecia podstawą fizyki atomowej. Jedno z jego odkryć wybiegło daleko w przyszłość. Sommerfeld miał przy tym
pecha, bo opublikował je tuż przed ukazaniem się teorii względności Einsteina, która stała się prawdziwą sensacją w naukach przyrodniczych. Sommerfeld stworzył teorię, wedle której istnieją cząsteczki szybsze od światła i mające tę cechę, że im szybciej się poruszają, tym więcej energii tracą. Teoria Einsteina przyćmiła śmiałe pomysły Sommerfelda. Zgodnie z nią bowiem cząsteczki poruszające się na granicy prędkości światła osiągają nieskończoną wielką masę. Szybciej od światła. Hipotetyczne teorie zawierające zaledwie niewielką dozę prawdopodobieństwa, raz zaprezentowane, nie tracą już nic ze swojej atrakcyjności. Od chwili opublikowania teorii Sommerfelda na przełomie wieków całe pokolenia fizyków pracujących nad teorią cząstek szybszych od światła, ale dopiero Gerald Feinberg, profesor fizyki teoretycznej z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, zdołał w 1967 roku ożywić dyskusję swoją pracą na temat cząstek poruszających się szybciej od światła. On też nadał tym cząsteczkom nazwę. Są to tachiony, z greckiego tachos, szybko, rączo. Znów odezwali się naukowcy twierdzący, że według Einsteina nie istnieje nic szybszego od światła, ale niektórzy, najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, poszli tropem tego fascynującego pomysłu i teraz twierdzą, że cząsteczki szybsze od światła zapewne istnieją. Czy tę śmiałą ideę można pogodzić z niezbitą teorią Einsteina? Na pewno można. Teoria względności Einsteina powiada, że ciało, które w układzie inercjalnym osiąga prędkość światła, nie przekroczy tej prędkości również w innym systemie inercjalnym. Skoro więc cząsteczka na granicy prędkości światła ma nieskończenie dużą masę, nie będzie mogła ani prędkości światła osiągnąć, ani jej też przekroczyć. Przyspieszone do 99,4% prędkości światła. Czy to prawda? W chwili powstania i zanikania światło zachowuje się tak, jak jego cząsteczki fotony i neutrina, które zawsze poruszają się z prędkością światła, nigdy wolniej. W każdym większym synchrotronie, jak na przykład w CERN koło Genewy, cząsteczki elementarne są już przyspieszane do 99,4% prędkości światła i nie osiągają nieskończenie dużej masy. Co porusza fotony i neutrina? Co jest ich tajemnicą? Dysponują one tylko energią kinetyczną. Sprowadzone do stanu spoczynku zanikają bez śladu. Dietmar Kirsch dzieli cząsteczki elementarne z grubsza na trzy klasy. Nukleony i elektrony poruszające się poniżej prędkości światła, fotony i neutrina poruszające się z prędkością światła i tachiony poruszające się powyżej prędkości światła. Szalone idee i realne możliwości. Na razie tachiony występują jedynie w układzie inercjalnym, który nie jest nam jeszcze dostępny. Nie ma więc mowy o sprzecznościach z teorią Einsteina. Tak jak cząstki z grupy pierwszej poruszają się zawsze wolniej od prędkości światła i mające nieskończoną energię, nigdy jej nie przekroczą. Podobnie tachiony z grupy trzeciej poruszają się zawsze szybciej od prędkości światła i nie można spowodować, aby poruszały się wolniej. Tachiony istnieją w innym układzie inercjalnym. Zachowują się odwrotnie niż cząsteczki elementarne układu inercjalnego, który znamy i w którym żyjemy. Wokół tego kręci się karuzela przyszłości i przeszłości. Dane zdarzenie można opisać, określając jego miejsce w przestrzeni i czas, w jakim miało miejsce. Zdarzenie jest więc czterowymiarową rzeczywistością. Czas charakteryzujący zdarzenie jest niezależny od współrzędnych określających jego miejsca w przestrzeni, ponieważ miejsce w czasie i przestrzeni zmieniają się wraz z zmienną układu odniesienia. Mówimy o czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Z punktu widzenia niektórych układów ruchomych, tachiony mogą cofać się w czasie. Tachiony przybywają z przyszłości. Zdumiewające. W naszym układzie wszystko biegnie od przeszłości ku przyszłości. Tachiony natomiast mogą podróżować z przyszłości do przeszłości. Czy możliwe jest wyjaśnienie tego fenomenu? Wyobraźmy sobie lampę błyskową sprzężoną z rejestratorem tachionów.
Lampa zaprogramowana jest tak, że wysyła błysk, gdy wyczuje obecność tachionu. Wyobraźmy sobie, że dokładnie o północy satelita wysyła impuls tachionowy. I co się dzieje? Jeszcze nie ma północy, ale światło rozbłyska, zanim satelita wysłał impuls tachionowy. W taki sposób urządzenie nastawione na odbiór impulsów tachionowych mogło zareagować przedtem. Czym jest czas? Czas w układzie inercjalnym tachionów nie jest tożsamy z czasem występującym w naszym układzie. Z naszego punktu widzenia tachiony poruszają się szybciej od prędkości światła wstecz. To, co w naszym układzie znamy jako zasadę przyczynowości, że każdy skutek poprzedza jakaś przyczyna, przestaje obowiązywać w czterowymiarowej przestrzeni cząstek szybszych od światła. Pozorna sprzeczność zniknie, gdy znajdziemy w układzie tachionów zasady fizyki będą obowiązywać znowu. W naszym natomiast układzie logiczne jest myślenie od przeszłości ku przyszłości. Nie potrafimy wyobrazić sobie, że skutek poprzedza przyczynę. Jeśli w świecie tachionów istnieją inteligentne istoty żywe, to nie potrafią prawdopodobnie zrozumieć, dlaczego przyszłość ma zawsze występować po przeszłości. Dla nich normalną koleją rzeczy jest wprowadzanie przyszłości z przyszłości. Gdy my mówimy o odległej przeszłości w świecie tachionów, mówi się o odległej przyszłości. Czas staje na głowie, ale jest całkowitym przeciwieństwem naszych wyobrażeń. Czas czasowi nierówny. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czym jest czas? Czym jest przeszłość? Czym jest przyszłość? W naszej świadomości czas oznacza przemijanie teraźniejszości, stającej się przeszłością. Ta prosta definicja przestaje wystarczać, odkąd doświadczalnie udowodniono, że każdy układ inercjalny ma swój własny czas inercjalny. Nawet przy zastosowaniu identycznych zegarków w różnych układach czas będzie różny. Czas można, co do tego nauka jest zgodna, zdefiniować tylko w relacji do określonego układu odniesienia, a ponieważ żaden układ odniesienia nie wydaje się ze względu na jego prawa natury wspaniały, to z punktu widzenia fizyki bezsensowne jest mówienie o czasie. Musimy zmienić sposób myślenia. Jeżeli zdarzenie nastąpi przed powodującą go przyczyną, to czego w takim razie się trzymać? Umysł ludzki to układ chemiczno-elektryczny. Tworzy nieuchwytne i nie dające się zmierzyć fizyczne imponderabilia, takie jak duch i świadomość. W doświadczeniach z telepatią udowodniono niezbicie, że świadomość wysyła i odbiera fale. Świadomość może też wiedzieć coś z góry. Zdolność tę nazywa się w parapsychologii prekognicją, czyli przedwiedzą. Wydaje się, że duch i świadomość są ponadczasowe, tak jakby jakaś nieznana forma energii zadomowiła się w naszym umyśle i podpowiadała przyszłość, o której właściwie nie powinniśmy nic wiedzieć. Nie mówię tu o przeczuciach, jakie miewa często każdy ze strachu lub z powodu zmartwień. Myślę o prawdziwej przedwiedzy znanej parapsychologii. Co dzieje się w naszym mózgu? Czy możliwe jest wyobrażenie sobie jakichś subatomowych cząstek informacyjnych z innego wymiaru, z innego układu inercjalnego, które dostarczają naszej świadomości? Informacje z przyszłości, czy zdarzenia, które nastąpiły w odległej przeszłości, miały już miejsce w przyszłości? Czy myślenie jest niejako dwukierunkowe, tak że informacje z przeszłości mieszają się z informacjami z przyszłości? Być może to nie przypadek i może nie zależy to od naszej woli, że najnowszym osiągnięciom techniki nadajemy imiona zaczerpnięte z mitologii. Jeśli czasem można manipulować, kierując go ku przeszłości albo ku przyszłości, to na co właściwie on oddziałuje? To groteskowe założenie, ale czy możliwe byłoby przeniesienie się w przeszłość za pomocą hipotetycznego tachionowego wehikułu, a następnie cofnięcie zdarzenia, które nastąpiło w teraźniejszości? Czy ktoś, kto przykładowo przeniósłby się przy użyciu tachionowego wehikułu czasu do starożytnego Rzymu, mógłby ostrzec Juliusza Cezara,
i nie doszłoby do zamordowania go w Senacie? Czy cesarz wziąłby wówczas udział w obradach i dał się zasztyletować? Jak to się kiedyś stało? Czy też nie przyszedłby na posiedzenie i w ten sposób nadałby inny bieg historii? Czy z odległej przyszłości można będzie wywierać wpływ na równie odległą przeszłość? Czy nasi potomkowie w 10 tysięcy lat po Chrystusie posiądą umiejętność stosowania takich manipulacji? Czy patrząc z tak utopijnego punktu widzenia, historia pozostanie niezmienna, bo skorygowano ją już w przyszłości i z niezrozumiałych dla nas powodów musi przebiegać właśnie tak, a nie inaczej? Jeśli za 50 lat technika kosmiczna umożliwi loty z prędkością bliską prędkości światła, a stanie się tak, jeśli czarny zakon pesymistów nie zniszczy naszej przyszłości? Czy taka podróż kosmiczna będzie pierwszym wydarzeniem tego rodzaju w dziejach ludzkości? Czy też tylko powtórzymy to, co uczynili już nasi przodkowie? Czy przeczę sobie stwierdzeniem, że nasi przodkowie odbyli podróże kosmiczne, skoro utrzymywałem twardo, że istoty pozaziemskie odwiedzały młodą ludzkość? Zabrzmi to być może nieco despotycznie, ale wcale sobie nie przeczę. Chciałbym wyjaśnić tę pozorną sprzeczność, opierając się na pewnym modelu myślowym. Załóżmy, że 50 tysięcy lat istniało na Ziemi społeczeństwo przemysłowe dysponujące techniką o wysokim poziomie. Wyobraźmy sobie dalej, że nasi utechnicznieni przodkowie wysyłali do innych układów słonecznych statki kosmiczne poruszające się z wielką prędkością. Podczas tych podróży ziemscy kosmonauci podlegali zasadom przesunięcia w czasie. Ponieważ wielkość przesunięcia czasowego zależy od prędkości pojazdu kosmicznego, można sobie wyobrazić, że gdy na Ziemi upłynęło 40 tysięcy lat, na pokładzie takiego statku kosmicznego zaledwie 10. Załóżmy teraz, że przez około 40 tysięcy lat, to znaczy około 50 tysięcy lat, a 10 tysięcy przed rokiem Chrystusa, ziemska cywilizacja została zniszczona na skutek strasznych wojen, klęsk żywiołowych, gwałtownej dyslokacji biegunów i związanych z tym powodzi, ogarniających rozległe połacie naszej planety. Albo z powodów natury kosmicznej, na przykład bakterii czy wirusów z kosmosu. Ci, którzy przeżyli, musieli zaczynać od zera. Wiele pokoleń mieszkających w jaskiniach. Ludzie potrafili pisać, rozniecać ogień, robić narzędzia, tworzyć wspólnoty. Ale historię wspaniałej przeszłości swojego rodzaju znali tylko z opowieści ojców. Gdy więc ludzie na Ziemi byli niejako znowu u swoich początków, wylądowały tu załogi statków kosmicznych wysłane w kosmos w 50 tysięcy lat przed Chrystusem. Ich członkowie postarzeli się zaledwie o 10 lat. Co robią kosmonauci? Ratują, co jest do uratowania. Dzięki swojej ogromnej wiedzy rządzą ocalałymi. Znowu wprowadzają zasady i reguły współżycia. W tym przykładzie naszych przodków odwiedzili ich przodkowie, powracający z wszechświata. Uznano ich za bogów, którzy przybyli z otchłani kosmosu. Nawet jeśli byli oni potomkami jednej i tej samej rodziny, historia się powtórzyła. Czy jestem rzecznikiem przeszłości czy przyszłości, kiedy przypuszczam, że w niedalekiej, dającej się przewidzieć przyszłości, w tajemnicy zbuduje się gdzieś na Ziemi statek kosmiczny, w którym znajdzie się miejsce dla społeczności złożonej z kobiet i mężczyzn, w sterylnych lodówkach będą tam kultury różnych bakterii. W ładowniach znajdują się też plastikowe pojemniki próżniowe z nasionami wszystkich gatunków roślin. W natlenionych, sztucznych akwariach pływać będą małe rybki. W gabinetach staną encyklopedie zawierające całość wiedzy naszych czasów, a na regałach spoczną mikrofilmy, na których zarchiwizowano wszystkie zdobycze nauki i techniki. W warsztatach ewentualną pomocą dla załogi będą różne narzędzia i przedmioty, łopaty, grabie i namioty, dające załodze szansę przeżycia po katastrofie. Nadejdzie dzień, gdy załoga odhaczy ostatnią pozycję z listy zaopatrzenia statku i ruszy w niebo.
A ponieważ historia się powtarza, dowódca statku kosmicznego będzie się prawdopodobnie nazywał Anu Enki lub Enlil. Informacja. Przed laty jeden z przyjaciół zwrócił mi uwagę na znajdujące się w londyńskim British Museum wizerunki czołgów, wykorzystanych zapewne podczas walk w rejonie sumeryjsko-babilońskim. Podczas kolejnej wizyty w Londynie stwierdziłem, że na parterze British Museum znajdują się istotnie wielkie reliefy z czasów babilońskich i asyryjskich, przedstawiające wehikuły podobne do pojazdów pancernych. Zdaniem archeologów są to tarany stosowane do burzenia murów obronnych. Tak być może, ale nie musi. Przy okazji tych taranów nasuwają mi się następujące cztery spostrzeżenia. Tarany, cokolwiek byśmy sobie o tym pojęciu wyobrażali, obsługiwane były przez żołnierzy. Nie poruszały się one samoistnie, a już na pewno nie pod górę, w razie gdyby miały chronić obsługującą ją załogę przed strzałami i kamieniami, widać było stopy tych ludzi. Poza tym tarany te jakoś poruszano, koło można zauważyć. Jaki napęd miały te pojazdy? Ostroga jakby kafar w przedniej części tarana była skuteczna tylko wtedy, gdy trafiała w mur lub bramę. Kątem prostym, kafar skierowany ku górze, jak widać, na zdjęciu nie miał sensu. Przy ataku energia kinetyczna ulega wytraceniu. Ostroga skierowana ku górze spowodowałaby przy zderzeniu zniszczenia tarana, albo stanąłby on dęba, jak nerwisty koń. Całkowicie bezsensowna jest widoczna na zdjęciu bliźniacza ostroga. Gdyby dwa zaostrzone kafary jednocześnie uderzały w mur, działanie niszczące każdego byłoby o połowę mniejsze. Całkowicie zaś chybiona byłaby konstrukcja, gdyby obie ostrogi były skierowane ku górze. Pytanie ostatnie, ale najmniej ważne. Po co taranowi wieża? Oba przedstawione tu wzory taranów, w których można zobaczyć wiele, nasunęły mi myśl, czy aby nie są to działa dźwiękowe, podobne do zastosowanych kiedyś podczas szturmu na Jerycho. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Koniec rozdziału czwartego. Opracowanie A. Dziekan 69. Czytał Andrzej Dziekanowski. Dziękuję.